Idziemy z Magdą do najpopularniejszego kebaba w Berlinie. Mustafa Kebab. Kolejki tam zdarzają się po 3 godziny, więc zobaczymy, czy faktycznie będzie taka długa. Przed nami jest chyba ze 40 osób i pan przed nami sobie położył butelkę, żeby sobie siedzieć i ją przestawiać. Czy księżulo miał rację? Zobaczymy. Mamy nasze zamówionko. Usiedliśmy właśnie w samochodzie, czekaliśmy chyba 1,5 godziny, jakoś tak. Zapłaciliśmy za całe zamówienie z 2 kolami i ranem 20 euro. Naprawdę dobre. Zjadłem i czy warto stać 1,5 godziny, bądź nawet i dłużej? Dla mnie tak i to był faktycznie jeden z najlepszych kebabów, jaki jadłem w życiu. Jak widzicie, zbliżam się do końca i generalnie to był naprawdę bardzo dobry kebab. Nie wiem, czy bym podjęła się stania za nim tyle z czasu po raz drugi, ale ocenka takie mocne 9 na 10 albo nawet 10 na 10. Jada jest 100 na 10. Ale generalnie lawasz uważam jest lepszym wyborem niż bułka. To prawda.